Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITadmin.pl. Dziś zgodnie z obietnicą kilka słów o deduplikacji danych. Czym jest, do czego służy i dlaczego warto ją ustawić we własnej infrastrukturze IT. Na początku krótka prezentacja, kilka najważniejszych tematów, jeżeli chodzi o deduplikację danych, czyli czym w ogóle jest proces deduplikacji danych, jak dużo przestrzeni można odzyskać, jakie jest obciążenie maszyny, na której ten proces przebiega, czego nie warto deduplikować oraz w jaki sposób przed właściwym procesem można przetestować jego wydajność. Sam proces deduplikacji danych przedstawia ten screen. Z jednej strony dane wejściowe, których jest 600 GB, następnie proces deduplikacji i pozostaje po nim 100 GB tych samych danych. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ proces deduplikacji fragmentuje dane, które są na konkretnym woluminie i usuwa z nich powtarzające się elementy, dzięki czemu można określić, że jest to kompresja, natomiast sam proces deduplikacji pozwala na optymalizację miejsca na woluminie i to kilkukrotnie. Jeżeli chodzi o pozostałe, równie istotne poboczne poniekąd skutki deduplikacji, pozwala ona również na odzyskanie pamięci, czyli tak zwany garbage collection. Powoduje on usunięcie z magazynu fragmentów, który przechowuje te niepowtarzalne fragmenty plików, usunięcie tych fragmentów, które do niczego się już w systemie nie przydadzą, tak? Czyli nie mają połączenia z właściwymi fragmentami plików wejściowych. Jeżeli chodzi o kolejny plus używania deduplikacji, jest to kontrola integralności. Tutaj natomiast, jeżeli w magazynie fragmentów jest jakiś uszkodzony lub całkowicie zniszczony fragment pliku, jest on odbudowywany na podstawie danych dublowania lub parzystości, tak aby możliwe było zachowanie poprawnej formy tego fragmentu pliku oraz również cofanie optymalizacji. Jeżeli deduplikację wyłączymy, czyli odinstalujemy rolę, te dane oczywiście muszą zostać odpowiednio zduplikowane i umieszczone we właściwych fragmentach woluminu, tak aby zachować integralność plików, które tam się znajdują. Jeżeli chodzi o procent odzyskiwalności takiej przestrzeni, tutaj na pewno najlepszym przykładem są obrazy VHD, które są w stanie zmniejszyć swoją objętość o 95%. Natomiast pliki użytkowników, które z reguły przechowywane są na serwerach plików, również nie wyglądają najgorzej, ponieważ do 60% można zmniejszyć zapotrzebowanie ich na powierzchnię dyskową. Jeżeli chodzi o obciążenie procesem deduplikacji, to zależy tak naprawdę od ilości oraz typów plików oraz od momentu wykonania. Oczywiście lepszą opcją jest robienie tego procesu w nocy ze względu na niższe obciążenie systemu, natomiast jeżeli serwer nie jest serwerem plików, do którego cały czas dostają się użytkownicy, to również w ciągu dnia nie powinno być z tym problemów. Czego natomiast nie warto deduplikować? Deduplikacji nie warto poddawać baz danych, obojętnie czy jest to baza Active Directory, baza Exchange'a czy MS SQL'a, ze względu na to, że tam te dane bardzo szybko się zmieniają i deduplikacja tak naprawdę nie ma sensu. Pliki zaszyfrowane ze względu na przedłużenie całego procesu, ponieważ plik musi zostać odszyfrowany, musi być znaleziony fragment podobny i ten fragment musi zostać skopiowany, co też jest słabe w przypadku plików zaszyfrowanych oraz woluminów systemowych z rekordami rozruchu ze względu na to, że byłyby one dodatkowo obciążane tym procesem, a tak naprawdę zysk z tego nie jest zbyt duży. Jeżeli chodzi o testowanie, przed samym procesem deduplikacji można użyć polecenia ddpevalexe z przełącznikiem wskazującym na wolumin, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie testu symulacji, która pokaże w przybliżeniu, jakie dane
jak dużo przestrzeni dyskowej może zostać odzyskane. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp teoretyczny. Teraz chciałbym przedstawić konfigurację na maszynie wirtualnej w oparciu o Windows Server 2016. Rolę deduplikacji danych należy doinstalować do systemu. W tym celu musisz kliknąć na Manage, Add Rules and Features. W nowym oknie musisz przejść do widoku Server Rules, następnie z menu File and Storage Services oraz pod menu File and iSCSI Services zaznacz Data Deduplication. Kolejne kroki to zatwierdzenie domyślnych opcji. Nie musisz zaznaczać opcji restartu maszyny, ponieważ ten restart nie jest wymagany w trakcie instalacji, więc klikam Install i czekam na zainstalowanie się tej roli. Po kilku minutach rola zostanie deinstalowana, o czym informuje okno podsumowania. Kolejnym krokiem jest przejście kolejno na File and Storage Services, znajdujące się w lewym panelu Server Managera, i na zakładkę Volumes. Dane zostaną odświeżone. Tutaj będę pracował na woluminie E, który zawiera z poprzednich lekcji dysk wirtualny. Natomiast ja ten dysk wirtualny zduplikuję tak, aby tych danych było więcej i optymalizacja była zauważalna. Mam przygotowane wstępnie testowe dane, czyli 17 kopii tego dysku. Dysk w obecnym momencie ma około 167 MB, natomiast zobaczymy, jaki będzie proces optymalizacji. Po odświeżeniu danych widzisz, że w wolnej przestrzeni jest trochę ponad 7 GB, natomiast optymalizacja jest na poziomie 164 MB. Aby skonfigurować optymalizację, czyli tak naprawdę uruchomić wstępną konfigurację deduplikacji, należy kliknąć na ten wolumin prawym klawiszem myszy, następnie wybrać konfigurację deduplikacji danych. Domyślnie deduplikacja jest wyłączona, więc z listy wyboru należy wybrać jedną z trzech opcji. Pierwsza opcja, czyli General Purpose File Server, dotyczy ona serwera plików, czyli tam, gdzie użytkownicy przechowują różnego rodzaju firmowe pliki. Kolejną opcją jest Virtual Desktop Infrastructure, czyli VDI. Jest ona dobra do wyborze, jeżeli chodzi o dyski wirtualne, więc ja tą opcję wybiorę. Ostatnią opcją jest Virtualized Backup Server. Jest ona przeznaczona dla maszyn wirtualnych, które mają backup danych, więc tutaj sprawa nieco się komplikuje, dlatego jest ta trzecia opcja. Ja wybiorę opcję numer 2. Kolejną opcją jest skonfigurowanie, których plików ta deduplikacja będzie dotyczyła. Jeżeli wpiszesz 0, będzie dotyczyła wszystkich plików, które obecnie się znajdują, więc ja tą opcję zostawię, natomiast możesz również użyć jakiejkolwiek innej wartości, która będzie wskazywała dni wstecz, których będzie dotyczyła deduplikacja. Czyli jeżeli wpiszesz 3 dni, będzie to dotyczyło plików, które są starsze niż 3 dni i na nich deduplikacja zostanie wykonana. Kolejną informacją, która jest narzucona odgórnie, są wyłączenia plików, których nie dotyczy deduplikacja. Czyli w naszej opcji będzie to na przykład plik z rozszerzeniem bin czy XML lub temp, natomiast możesz również dodać własne wykluczenia, jeżeli takowe posiadasz. Wystarczy, że w wierszu Custom File Extension to Exclude wpiszesz po prostu kolejne wykluczenia. Kolejną opcją wykluczenia, tym razem katalogów, jest możliwość dodania konkretnego katalogu, ale tylko z tego konkretnego woluminu, na którym deduplikację przeprowadzasz. Także w moim przypadku mogę któryś z tych kopii dysków wirtualnego wyłączyć z deduplikacji poprzez jego zaznaczenie i wybranie Select Folder. Natomiast mnie interesuje deduplikacja na całej przestrzeni woluminu. Już ostatnią opcją konfiguracji w tym widoku jest ustawienie harmonogramu, czyli po kliknięciu na Set Deduplication Schedule pojawia się nowe okno, które domyślnie ma włączoną optymalizację, natomiast ta optymalizacja powoduje to,
że system będzie pracował na możliwie najniższych obrotach, ogólnie mówiąc. Natomiast jeżeli chcesz, aby ta deduplikacja przebiegła szybciej, żeby serwer użył więcej dostępnej mocy obliczeniowej, wystarczy, że zaznaczysz Enable Throughput Optimization. Wskażesz dzień lub konkretne dni oraz godzinę, w których będzie się ta deduplikacja działa. Natomiast w moim przypadku nie będzie to potrzebne ze względu na testowość tego podejścia, więc pozostawiam opcję domyślną, czyli Enable Background Optimization, klikam Apply oraz OK. W oknie samego ustawienia deduplikacji również. I teraz przy pomocy PowerShell'a, aby przyspieszyć to ćwiczenie i przedstawienie kroków deduplikacji, uruchomię PowerShell'a, aby przy pomocy polecenia wymusić uruchomienie deduplikacji ręcznie. PowerShell'a oczywiście musisz uruchomić jako administrator, natomiast poleceniem, które jest w stanie uruchomić tą deduplikację, będzie start dedup job z przełącznikiem volume e, czyli wskazanie wolumenu, który będzie podany deduplikacji, oraz z przełącznikiem type, czyli typem tej deduplikacji będzie to optymalizacja. Po wykonaniu tego polecenia uruchomił się scheduler. Należy chwilę poczekać, w zależności oczywiście od rozmiaru danych, aby zobaczyć, jak ta optymalizacja przebiegła. Po zakończeniu deduplikacji widzisz, że została ona wykonana na poziomie 90% i dzięki temu zostało odzyskane ponad 2,7 GB miejsca, więc dane, które były na wejściu, nadal są tymi samymi danymi, nadal tyle samo ważą, czyli 2,72, natomiast że są one identyczne, dzięki czemu tak naprawdę kopii tych danych system tak jakby nie zauważał. One zostały zoptymalizowane do jednego pliku dysku, dzięki czemu 2,72 zostało odzyskane. Co za tym idzie, możliwe jest ich wykorzystanie do innych celów. To tyle w tej lekcji, jeżeli chodzi o deduplikację danych. Zapraszam Cię na kolejną lekcję, w której rozpocznę konfigurację serwera, który będzie pracował jako serwer Hyper-V, czyli wirtualizacja maszyn, dość dokładnie, w jaki sposób należy to, te usługi skonfigurować. Jeżeli ta lekcja Ci się podobała, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Również zapraszam do subskrypcji kanału, dzięki czemu dostaniesz informacje o nowych filmach, które co tydzień się pojawiają na kanale. Także to tyle w tej lekcji. Zapraszam Cię na kolejną.